Dosyć niska, a może nawet ciągle ujemna dynamika popytu wewnętrznego. Wpływa na to m.in. coraz gorszy dostęp do kredytów. Eksperci sektora bankowego nie kryją, że większe obostrzenia co do udzielania kredytów przekładają się również na kurczenie przedsiębiorstw sektora prywatnego. Firmy ograniczyły m.in. moce produkcyjne. Doradca ekonomiczny prezydenta, profesor Adam Glapiński.